Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nowy sklep. Jest 5 rano. Wstałem na porannego streama. W końcu mi się udało. Mnie nie było nocnego. I teraz tak, mamy ciemną wojażerkę i pomidora. I co z tym zrobić? Mam tego i tego skina. Dlaczego kupiłem ciemną wojażerkę? Polecam ją kupić, jeżeli macie fałdolce i wam się podoba ten skin, ponieważ to może być ostatnia szansa na kupienie jej. Tak samo było z czerwonym rycerzem i teraz czerwony rycerz jest rar skinem. Jest pożądanym skinem, mimo tego, że kiedy był w sklepie, to ludzie go nie kupowali, bo był brzydki. Więc nie wiem, czemu teraz ludzie go pożądają, chyba tylko dlatego, że jest rzadki. I to jest odpowiednik skina czarnego Voyagera. Aha, bo to jest Vanguard, a to jest Voyager. Dobra, ciemny Voyager, ciemna Voyagerka, czy jak to się tłumaczy. I teraz tak, pokażę wam te skiny, bo mam obydwa. Pomidora kupiłem w swoje urodziny. I powiem wam szczerze, że nie żałuję, a mimo wszystko, że nie chciałem tego pomidora, nie żałuję. Jest mega śmiesznym skinem, więc jak macie nawet, nie wiem, nie chce wam się grać czy coś, jak zabijecie kogoś z pomidora, no to to jest... Gościu się czuje pewnie mega zażenowany. I teraz tak, ciemna Voyagerka, czy Vanguard? No niech będzie Voyagerka, mówmy na to Voyagerka. Jest skinem, który ma tą dużą głowę, ale mimo wszystko ma zachowane proporcje. Nie jest to bardzo duża głowa w porównaniu do ciemnego Voyagera, bo tułów ma zgrabny i dlatego ta głowa nie wydaje się taka, wiecie, taka na siłę powiększona. I teraz tak, mamy tą Voyagerkę, bierzemy. Jak ona wygląda z innymi plecakami? Z tym wygląda super, z peleryną wygląda świetnie, z czarną tarczą wygląda świetnie. Ogólnie bardzo fajne ma neony fioletowe, podoba mi się ten skin. Z ciemną materią super, z krukiem super. Wydaje mi się, o, skrzydła świetnie. Wydaje mi się, że większość do niej będzie pasowała. Naprawdę, nawet chyba ten, no, to też pasuje świetnie. Te neony plus ten, ta kula. Ten plecak może nie. To nawet pasuje według mnie. To też na siłę, to też. Kolory inne, ale niech będzie. Przelecę szybko. Rupieciarz. O, i to mamy od pomidorka. Poprawka Steelcast się dostawał normalnie ze skinem, tylko nie było zaznaczone w sklepie, że jest. Więc ten plecak nie będzie rar. Po prostu dostawało się go ze skinem normalnie, bez żadnego przypału. Dalej. To nawet pasuje. Tylko, że ten skin wtedy za duży jest. Ta tarcza też. To też. Skin oceniam takie 7, może 6 na 10, ale ze względu na to, że będzie rar, według mnie, bo mogą to zrobić tak, że po prostu czerwony rycerz będzie rar, a te skiny resztę będą dawać co jakiś czas. Tak samo jak nie ma tej rockmanki i nie ma ogara wojny, no to też te skiny też bym chciał. Mimo wszystko, że rockmanka mi się totalnie nie podoba, a ogar wojny mi się podobał, ale wtedy nie miałem akurat fałdolce jak był. I był tylko raz, więc chciałbym go mieć. I wracamy do naszego pomidora. Pomidor jest skinem dziwnym. Wielu go hejtuje. Ja go mam i nie żałuję, powiem wam szczerze. Jest brzydkim skinem, tak samo jak Lewiatan, ale fajnie go mieć. Jeżeli macie fałdolce na zbyciu niepotrzebne, to bierzcie. Jeżeli macie fałdolce, a nie chcecie, wiecie, chcecie lepszego skina, to nie bierzcie absolutnie. Dobra, z tym pasuje. Z peleryną czasami sobie gram na stream, jak mi się nudzi. Nie pasuje, ale jest ładne. Tarcza nawet. To nawet. No ogólnie do pomidora mało plecaków. Ten plecak jest ogólnie świetny. Ten plecak jest ogólnie świetny. Ten mi się podoba strasznie. Jego kolory mi się podobają. Taki miedziano-czarny. Nie. Skrzydła nawet. Pelerynka ta też nie. To nie absolutnie, no mało rzeczy do niego pasuje. Ten plecak też jest taki bekowy, to dwie pizze w pudełku, w takim plecaczku na pizzę. No ogólnie skin brzydki, oceniam go na takie mocne 5, znaczy mocne, słabe 5, czyli takie naciągane, o, naciągane 5 na 10. Do tego mamy zbieraki, których, znaczy zbierak, ten od pizzy, krajalnica do pizzy, nie kupuję. I tu mamy te dwie lotnie, one są ładne, ale mi szkoda na lotnie pieniędzy. Tak samo, ale żałuję teraz na przykład, że nie kupiłem tego dinozaura, jak on się nazywał. No nie wiem, nie pamiętam, ale wiecie, ten co ostatnio był, ta lotnia dinozaura, świetna była. Dobra, skoro widzieliście już pomidora na moich streamach, to weźmy sobie Voyagerkę. Weźmy sobie Voyagerkę, kolory naprawdę podobają mi się. Ładny skin, nie jest przesadzony. Teraz jak będę też gierki wstawiał, to one będą montowane i będą krótkie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, ponieważ...
Te odcinki 20-minutowe ponad słabo się przyjmują z tego co widzę. Nawet duo z Jacobem, gdzie Jacob jest świetnym, jest sławą naprawdę, to słabo się ten odcinek przyjął, te dwa odcinki. Miałem nadzieję, że będzie lepiej, ale to nic skreślonego, nic straconego. Dobra, ładnie ten skin wygląda, ładnie się świeci. Lecimy na domek paczolowy, jak to mówicie na streamach. Pomidora możecie zobaczyć często na moich streamach, dlatego nie pokazuję go w tym odcinku. Albo dobra, weźmiemy pompę. Pasuje do niego naprawdę chyba większość zbieraków, do tego skina. Ej, nie mogę strzelić! Ej, nie mogłem strzelić! To nieźle. Ani jedną, ani drugą pompą nie mogłem strzelić. Dobra, potki jakieś proszę. Dzięki. To nie, złe potki. A z tym domkiem jest taki problem, że mało w nim jest drewna. Mało w nim jest mebli, ale tak to lucik zazwyczaj jest świetny. Teraz akurat mi nie dopisało. Chociaż mimo to, że miałem tutaj ze 4 albo 5 pomp i jedną skrzynkę, zazwyczaj są 3. Więc polecam tu latać. Ale jak lubicie inne domki, to też jest dobrze. No nie, dla mnie ten skin jest świetny, naprawdę. A czy ona nie ma broni? Ma. Nie wiem czemu ona uciekała, skoro miała full HP i Keva. Okej, okay, pokażę wam jeszcze pomidora, no bo przecież nie każdy ogląda streamy, prawda? I nic o tym skinie raczej nie powiem, musicie sami go ocenić. To jest pomidor od tyłu, tak? Powinniśmy na niego patrzeć. Sami go ocencie, bo przecież... Co ja mam powiedzieć? Czekajcie, czy... Aha, teraz... O! Dobra, to się nie kręci. No... Jeżeli wasze konto fałdolców ma... jest porównywalne do konta bankowego Lorda Crushfilla, to warto go kupić. A tak to nie polecam serdecznie. Dobra, no to co, pokazałem szybko pomidora, ja się z wami żegnam. Zostawcie suba, jeśli jeszcze nie macie, będą nowe skiny. Może jakieś niedługo giveaway'e. Już prawie 26 tysięcy subów. Cieszę się bardzo, dziękuję wam bardzo. Zostawcie suba, łapkę w górę, dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia. Zaraz odpalamy streama. I komentarz, ocencie te skiny sami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia, na razie.